na moim kanale. Zaczynamy zdrowo w nowym roku i dzisiaj pokażę Wam kilka fajnych przepisów. Myślę, że one będą przede wszystkim szybkie, łatwe i proste w wykonaniu, bo przygotujemy sobie większość w blenderze, czyli wszystko możecie zmiksować, fajnie zbilansować, więc podpowiem Wam, jak to robić, bo bardzo dużo mi pytań zadajecie, jak ja sobie tak naprawdę wymyślam te posiłki, jak ja je tworzę, więc dzisiaj krok po kroku Wam wyjaśnię, jak sobie przygotować przede wszystkim szejki, super sos do pizzy i dużo innych przepisów. Myślę, że Wam się naprawdę spodobają, bo no moim zdaniem są idealne dla kogoś, kto nie ma czasu, a właśnie dzięki Blendigo możecie sobie przygotować większość takich posiłków i tak naprawdę mieć go zawsze ze sobą, na siłowni, na wycieczce, w biegu tak naprawdę, wrzucamy do torebki, miksujemy na bieżąco i to jest w ogóle jego główna zaleta, bo moim zdaniem wszystko macie wtedy na świeżo i przy okazji możecie mocno zbilansować sobie posiłki, czyli przemyśleć jego składniki. Także co, dziewczyny, subskrybujcie kanał, wpadajcie na Instagram. Na wstępie Wam wspominałam, że będę opowiadać Wam o kilku fajnych, szybkich posiłkach, więc skupimy się na przekąskach, na śniadaniu, na lunchu, na obiedzie, no i finalnie na kolacji. To są posiłki, które tak naprawdę występują w ciągu dnia. Myślę, że skupimy się na takich 5, ponieważ dzięki temu będziecie na bieżąco najedzone, czyli nie będziecie głodne, a będziecie jadły mniejsze porcje. Ja Was zachęcam do tego, żebyście sobie na przykład zawsze bilansując swoje posiłki przygotowały na przykład aplikacje, zwiększały też swoją wiedzę na temat tego, co jecie, jak jecie. Jest mnóstwo na temat kanałów, ja Wam często je polecam na Instagramie, także zaglądajcie. A przy okazji ja korzystam ze bezpłatnej aplikacji Fitatu, bo dzięki temu wiem, jak dany posiłek wygląda, jak jest zbilansowany, jaką ma kaloryczność i wtedy obliczając to, ile ja na przykład potrzebuję w ciągu dnia, a jest to około 1600 kalorii, wiem, jakiej normy się trzymać. I również czytając Wasze komentarze, wiem, że Wy bardzo dobrze sobie radzicie z bilansowaniem takich posiłków dzięki takiej pomocy. Więc oczywiście dietetyk, aplikacja, kanały na YouTube są naprawdę super i moim zdaniem też wartościową wiedzą. I dzisiaj będziemy miksować za pomocą właśnie Blendigo, z którą współpracuję już 2 lata i to jest naprawdę bardzo przyjemna współpraca z uwagi na to, że ja Wam pokazuję na bieżąco, jak miksować te posiłki, jak sobie dobierać składniki. To też jest inspiracja na naprawdę zdrowe przekąski i między innymi możecie sobie tutaj zrobić szejki, możecie zmiksować lód, orzechy, liście, czyli jarmuż, który bardzo często jest problematyczny w różnych blenderach. Tutaj dzięki wysokiej mocy silnika możecie go gładko zblendować, także nie ma tutaj absolutnie problemu. Jest 8 kolorów, jest to produkt, który się ładuje na USB, więc około 15-20 posiłków możecie przygotować na jednym ładowaniu, to jest moim zdaniem super. A przy okazji jest wodoodporny, także rozkręcamy, wkładamy do zmywarki, nic Wam się nie zalewa, blender się nie niszczy, także super, także to jest produkt, który możecie zabrać ze sobą na siłownię, na wycieczkę, na wyjazdy. Mamy taką łapkę, rączkę, którą po prostu możecie przywieźć na przykład do torby treningowej, włożyć na przykład do torby. Jak idziecie do pracy, u mnie dziewczyny też miksują, także widzę, że na bieżąco ten blender stoi, jest używany, ładowany i dziewczyny sobie przynoszą na przykład owoce, warzywa, mleka, różne odżywki białkowe i na przykład sobie po prostu miksują, przygotowują posiłki. To jest super, więc również coś takiego możecie przemycić do pracy. Więc teraz się skupimy na tym, jak przygotować te posiłki. Pokażę Wam krok po kroku. No i mam nadzieję, że przy okazji sami będziecie miksować i dobrze sobie bilansować dietę, bo o to w tym chodzi, żeby się nie zagłodzić, żeby się najeść i żeby być szczęśliwym, no bo oczywiście człowiek najedzony to człowiek szczęśliwy, także zapraszam do oglądania. W czasie pokażę Wam również obiad, który bardzo często robię sobie do pracy, czyli grillowaną cukinię. Mamy tutaj burgera roślinnego i 2 jajka sadzone. Tak, słuchajcie, wygląda burger, tutaj macie 2 sztuki, więc możecie po prostu na 2 dni sobie rozłożyć taki obiad. Ja sobie pół cukinii po prostu zabieram do pracy. Jak pracuję w domu, to zostawiam połówkę i rano sobie po prostu robię jajko. Jeżeli chodzi o przekąskę w ciągu dnia, to mam tutaj takie kabanosy roślinne. O, coś tak wyglądają. One są najlepsze. Mamy też jeszcze piri piri, też Wam polecam, super smakują. Pół pomidora, pół mozzarelli, pół papryki. A na śniadanie tradycyjnie też owsiankę, więc powiem Wam, że zarówno płynne śniadania, takie przekąski są super, jak i takie stałe, więc Wam polecam. Tak, w międzyczasie pokażę Wam po prostu, jak wygląda mój standardowy posiłek. Bardzo często też biorę sobie szejki do pracy, więc za chwilkę Wam pokażę trening. Także dzisiaj było 5 serii, była mocna taka tabata i generalnie lubię rozpoczynać dzień od treningu, ale wtedy mam ochotę na coś płynnego, więc pokażę Wam, jak zrobić szejka. Tutaj Wam wyszczególnię składniki, co potrzebujecie, ile to ma kalorii, bo myślę, że łatwiej sobie też liczyć z aplikacją, jak sobie przygotowujecie posiłek i przede wszystkim polecam Wam mieć wagę, więc ja sobie zawsze stawiam mój Blendigo i w ogóle wszystkie jakby miseczki, talerze i po prostu ważę sobie wszystkie rzeczy, więc potrzebujecie po prostu zwykłej, normalnej wagi. Jeżeli chodzi o Blendigo, to dzisiaj mam mrożone truskawki, szpinak, będzie białko i dodamy sobie po prostu mleko roślinne.
To jest mega szybkie, mega zdrowe, dużo witamin i jak pewnie zauważyłyście, tu są mrożone truskawki i często mnie pytacie, czy Blendy sobie radzi z mrożonymi owocami, warzywami, jak najbardziej. To jest, słuchajcie, jeden z najmocniejszych silników na rynku. W związku z tym możecie sobie po prostu zblendować, co chcecie. Orzechy, mrożone owoce, wszystko, co tak naprawdę chcecie. Nawet lód, słuchajcie, z kruszy. Bardzo często sobie robicie w nim mąkę, na przykład na naleśniki z owsianki, więc to jest naprawdę super. Także generalnie to jest idealny blender do smoothie, do koktajli, no jak się okaże, nawet do sosu, do pizzy. Także dzisiaj będzie dużo przepisów i mam nadzieję, że przy okazji wybierzecie sobie swój kolor, bo ma aż 8 kolorów. Ja mam różowy, czarny, więc nadal mam swój. Ja mam swój, ale wiem, że bardzo Wam się podoba zielony, fioletowy. No są różne kolory, także możecie wybierać, jest ich aż 8, także super. To jest blender, który ma dużą pojemność, więc możecie sobie nawet przygotować zupę na obiad, zmiksować sobie ulubione warzywa, wywar i mieć gotową zupę. Ja już Wam pokazywałam, więc kilka przepisów jest na moim kanale, wpisując Skin Therapy Blendy Go. Możecie tak naprawdę wyłapać bardzo fajne przepisy, więc dzisiaj sobie zobaczymy, ile kalorii ma taki shake. Zblendujemy owoce i zobaczycie. No i teraz co jest fajnego w Blendy Go, to to, że tak naprawdę wystarczy tylko załączyć silniczek i blendujecie. On ma też dużą moc i w ciągu jednego ładowania możecie wykorzystać go na 15-20 razy, więc spokojnie taki posiłek na tydzień Wam starczy, myślę, że na więcej. Ładowanie USB jest wodoodporne, więc możecie go myć w zmywarce, jest poręczny przede wszystkim, więc to jest, słuchajcie, też idealny blender na przykład na spacery, na wyjazdy. Ja, słuchajcie, mam dwa jeszcze takie blendery w pracy, bo dziewczyny są po prostu zachwycone, że mogą sobie miksować. No i powiem Wam, że przez to ten blender jest po prostu użytkowy. I gotowe, dziewczyny. Także mam nadzieję, że ten shake Wam się sprawdzi. No i wyszczególnie Wam, jakie ma. Dzień dobry, dzisiaj jakoś tak mega ciemno jest, słuchajcie, na zewnątrz. Robię sobie właśnie śniadanie po ciężkiej nocy, więc są płateczki. I dzisiaj sobie zrobię, bo uwaga, słuchajcie, trzy razy się budziliśmy, ktoś się źle czuł. Zrobię sobie bardzo fajny przepis na naleśniki, takie wiecie, fit. Przeliczyłam już sobie kalorie, więc już tak naprawdę mam zaplanowane trzy posiłki w ciągu dzisiejszego dnia i będę sobie rozmrażać truskawki. Zblenduję sobie w Blendy Go 20 gram płatków owsianych, dodam jajko, mleko, siemię lniane i powiem Wam, że ten omlet jest po prostu przepyszny, także pokażę Wam za chwilkę, jak go wykonać, ale muszę Wam powiedzieć, że jak coś potrzebujecie na szybko, sobie blendujecie tak naprawdę sami mąkę, to jest super, bo Blendy w ogóle wszystko blenduje, także mąkę to w ogóle, jeśli się nie zastanawiacie, można spokojnie zrobić w nim. I zrobię taki omlecik z łyżką jogurtu naturalnego, truskawkami, o to tam coś słodkiego, ale wszystko zaplanowane w aplikacji, także działa. Zobaczcie. Zblendowałam sobie, słuchajcie, w domu mąkę. Rewelacja. Ale zobaczcie, jakie drobne wiórki. Szkoda, że był wcześniej mokry, bo mi się przykleiły tutaj na ściankach, ale tak to jest, słuchajcie, super. Dorzucam jajko, mleko i gotowe.
dziewczyny, nasz omlet wyszedł przepysznie. Słuchajcie, tutaj mamy 444 kalorii, więc myślę, że naprawdę super. Macie też wyszczególnione składniki, które do niego potrzebujecie. No i przyznam, że wygląda naprawdę przepysznie. Także korzystajcie z przepisów, miksujcie i mam nadzieję, że te pomysły na śniadanie Wam się spodobają. W ramach przekąski pokażę Wam, jak zrobić domowe lody, tym razem bananowe, przy użyciu blendera. Będziemy potrzebowali 15 g odżywki białkowej, jeden serek homogenizowany naturalny i 100 g banana. Wszystko ze sobą blendujemy i gotowe. Zobaczyliśmy, jak słychać, trening i zrobię sobie mój ulubiony, mega szybki shake białkowy. Bardzo często mnie pytacie, jakie stosuję shake'i i tak naprawdę jakie jem posiłki po treningu, więc zblendujemy sobie w Blendigo shake, dodamy białka, ale to słuchajcie, zobaczcie same, co dodam, a to jest tak proste, tak zdrowe i tak szybkie. Blendigo, jak już pewnie zauważyłyście, jest miarka do odliczania, ile mililitrów należy wlać płynu, więc ja mniej więcej sobie wleję około 200 ml, więc to mniej więcej będzie tyle. Naszykowałam sobie już 25 g zdrowych tłuszczy, więc mamy tutaj nasiona chia, słonecznik i siemię lniane. To wszystko, słuchajcie, wsypujemy do naszego blendera. O, trochę się, słuchajcie, rozsypało, ale zawsze coś jest. I następnie dodamy odrobinę białka. A jeżeli białka. Chodzi o białko, to mam najpyszniejsze o smaku słonego karmelu. Ja je po prostu uwielbiam, nawet mi je regularnie zamawia, więc taką miarkę białka sobie wsypuję, zakręcam i będziemy miksować. Jak dolejecie wody, to wystarczy jeszcze raz sobie zmiksować. Fajną rzeczą jest też dodanie kakao, ponieważ ono dodaje nam energii, więc po treningu super. Rano też do naszych koktajli, czy też leśników, to jest super sprawa. Może dodać cynamon, żeby podkręcić troszeczkę metabolizm. Także co dziewczyny, mam nadzieję, że te przepisy Wam się spodobały. Były krótkie, szybkie i przede wszystkim smaczne, także subskrybujcie kanał, wpadajcie na stronę Blendigo, mają zawsze fajne ceny, fajne promocje i też super kolory, także musicie sobie złapać swój ulubiony. Także się z nami żegnam, trzymajcie się, cześć!